Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd Porsche 911 Turbo. Jest to wóz dosyć unikalny, bardzo mało spotykany na trasach Need for Speed World, a jeśli mało spotykany, znaczy, że nie jest dobry. Mimo że samochód możemy mieć w klasie B nawet, jest w zasadzie podobny, identyczny do Porsche 997 GT2 997. Tak, to jest zupełnie co innego. Osiągi są tutaj makabryczne. Jest jeden z najgorszych samochodów, jeśli chodzi o osiągi. Znaczy, pod względem klas, prawda? No bo wiadomo, że jeśli byśmy go wsadzili do klasy E, no to by był dobry. Ale jeśli on ma się równać z samochodami w klasie A, czy w klasie B, nie ma tu mowy o jakiejkolwiek rywalizacji, ludzie. Ten Porsche, zakupiłem go jakiś czas temu za boosty, jest to wersja Rose. W samochodzie siedzi sobie babka. O, widzicie? Siedzi sobie kolesiówka. Jest to wersja samochodu z gry Need for Speed Undercover, gdzie właśnie ta Porsche była... Wtedy się chyba pojawiła po raz pierwszy raz w Need for Speedach. I był to taki... No, można powiedzieć, główny samochód w tamtej serii Need for Speed, znaczy w tamtej części Need for Speed Undercover. Ale jaki ten wóz jest w Wordzie? Jak on się sprawuje? Postaram się wam to zademonstrować dzisiaj w tym przeglądzie właśnie tego wozu. Więc zacznijmy może od Nitra. Przede wszystkim niektórzy uważają, że Nitro jest tutaj mocne, ale ono nie jest aż takie mocne. Ono jest po prostu lepsze niż najgorsze. Coś tam czuć, ale słabo ogólnie. Kiedyś to Nitro, zdaje się, było trochę mocniejsze, ale teraz tutaj nie ma się co za dużo spodziewać. Po tym, żebyśmy, nie wiem, gdzieś tam na starcie daleko odeszli od reszty graczy. Natomiast jak na klasę B, wóz ma dość dobrą prędkość maksymalną, co jednak jest bezużyteczne, no bo w klasie B mamy przeważnie same jakieś takie kręte trasy, gdzie życie tak naprawdę mocne nitro i przyspieszenie, czego tutaj nie ma wcale. I jest tutaj też bardzo słabe prowadzenie jednak, więc jeśli miałbym do czegoś polecić ten samochód, możecie go sobie zabrać na pościgi, na ucieczki drużynowe, spróbować, bo tam mógłby się ewentualnie spisać. W ogóle cały ten model jest w Wordzie zbugowany lekko, bo Porsche 911 Turbo, z tego co się orientuję, ma napęd na tylną oś, na tylne koła. Więc bez problemu powinniśmy spalić tutaj kapcia, naciskając kombinację klawiszy W i S. 330 km na godzinę. 331 km na godzinę w klasie B, i to niewymaksowane, nawet 551 punktów. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo jak na klasę B, nawet jak na klasę E, jak na klasę A, to jest sporo. I dlaczego ma taką wysoką prędkość maksymalną? Powód jest prosty, po prostu w tym samochodzie spada nam prowadzenie wraz z włożeniem jakiejkolwiek części do tuningu osiągów. Więc i nie dość, że to prowadzenie spada w osiągach, to ono spada również w takim odczuwalnym prowadzeniu, jak prowadzimy ten samochód, jak się nim bawimy. No właśnie, i pokażę wam teraz tą sprawę. Powinien mieć na tylnią oś napęd i zobaczcie sobie. Nie mogę nim spalić kapcia, tak jakby miał napęd AWD, prawda? To jest dziwne, to jest trochę zbugowane. Ja mam ten sam samochód chyba na Gromlenach i jakieś tam inne jeszcze części włożone. I pokażę wam po przejechaniu kilku wyścigów, jakie ten samochód ma części do tuningu wizualnego, ale z tego co pamiętam, to chyba ma niewiele, ale to sobie sprawdzimy za chwilkę. Pojedźmy sobie kilka wyścigów. Zobaczcie sobie, moi drodzy, jakie mam tutaj części. Gromlena opony, jakieś tam ultra hamulce słabe.
Gromlena zawieszenie, Gromlena skrzynie, Gromlena turbo i Velocicoma silnik. 551 punktów na statystyce ogólnej, jakichś tam przeciwników mi dobrało. Zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest to West Park and Lions, więc trasa z w zasadzie takim długim odcinkiem prostej. O, mam dosyć mocnych przeciwników, dlatego raczej, o kurczę, co tu się podziało? Raczej nie widzę, żebym jakąś tu pozycję dobrą objął. Tym bardziej, że zdaje się, że Audi A1 jest oszustem. No ale mnie to w ogóle nie obchodzi. Ja chcę po prostu ukończyć ten wyścig, pokazać wam, co ta podszewka potrafi. Przede mną jest Ford GT MK1, Ford GT 40 MK1. Z przodu coś tam wyprawia A1, dziwne rzeczy. W ogóle tu się dziwne rzeczy dzieją. I zobaczymy, no właśnie, jak ładnie mnie wziął tutaj Ford. Nawet Nitro ma... Nawet Nitro sobie użył, jakoś mnie tam wyprzedził. Jeśli macie ochotę zgłosić tego gościa w A1, to po wyścigu pokażę wam jego nick. Ale udało mi się jakiegoś tam tego Forda GT 40 wyprzedzić, ale tylko dlatego, że jechał kiepsko. Na pewno, moim zdaniem, Ford GT 40 jest lepszym samochodem do klasy B niż ta podszawka. Nawet gdybym ją wymaksował, to i tak by była gorsza niż ten Ford GT 40. Zobaczcie, jak to się, kurczę, dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. Ach, słuchajcie, ja to mogę jeszcze wygrać. Oj, chyba nie wygram, bo A1 jedzie 600 na godzinę. Ale osiągnę drugą pozycję. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Nick tego kolesia jechał 0 na godzinę. Tutaj jest jego nick. Jak chcecie, możecie go w grze zgłosić. Każdy widział, że gościu nie jechał czysto. No dobrze, no to pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. O kurczę, nie zobaczyłem, ile jaką prędkość osiągnąłem, ale chyba widzieliście. O ile na West Park and Lions z klasą B szło mi całkiem nieźle, bo mam wysoką prędkość maksymalną w tym samochodzie, tak już na bardziej krętych odcinkach dróg i na krętych wyścigach będzie na pewno dużo trudniej. Tym bardziej, że moimi przeciwnikami są teraz samochody głównie z klasy A. Ja jeszcze po lamersku pojechałem. No dobra, nitrujemy, slingshotujemy, robimy wszystko, żeby dogonić resztę. Ale wątpię, żeby coś z tego wyszło. No bo jednak brakuje tutaj power, ale zobaczcie, używam power-upów. Jakoś tam doganiam. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ja chyba tam na Forda nie grałem. Kurde. Ej, nie jestem ostatni, mam samochód w klasie B. Ale bardzo, bardzo ciężko się skręca. Chociaż, kurczę, jestem zaskoczony, że w ogóle nie jestem ostatni, że oni już nie ukończyli wyścigu. No ale o, nie wiem, chociażby drugiej pozycji nie ma co tutaj marzyć. Ten skręt jest zdecydowanie za słaby. Gdybym włożył tutaj jakiekolwiek inne części tuningowe, no to by mi to prowadzenie tak spadło, że chyba bym w ogóle już nie mógł skręcać. I pyk, dojechaliśmy sobie na metę. Nawet nie ostatni dojechałem. Prędkość 287 km na godzinę, oczywiście z power-upami. Mam tutaj doganianie na pierwszym poziomie, 3% więcej przyspieszenia, jeśli jestem na trzeciej lub niższej pozycji, jakieś tam inne pierdółki, moc katapulty, czas działania katapulty. Takie coś powkładałem, żeby było i tyle. A nie tam, żeby jakoś sobie ten samochód super ulepszyć, prawda? No dobrze, no to chodźmy zobaczyć teraz do garażu z częściami, do garażu, w ogóle do garażu i do warsztatu z częściami do tuningu wizualnego. No i jesteśmy w garażu, w warsztacie. I jest sporo bodykitów, aż 4 zabusty tylko i wyłącznie. Wyglądają one tak, dosyć
mocno integrują w ten wygląd, szczególnie te ostatnie za 1600 boostów. Właściwie to są chyba te same bodykity co do Porsche GT2997. No i mamy tutaj jeszcze spoilery, 4 za kasę z gry. Jakieś tam. Mamy również maski, słuchajcie, pełen komplet do tuningu. Maski z włókna węglowego. I inne jakieś maski. Także bardzo fajnie można ten samochód sobie tutaj poprzerabiać. Ale ja wolę standardowy wygląd, bo mi taki najbardziej odpowiada. Jeszcze tylko zerkniemy, czy aktualnie samochód pojawił się, czy się pojawi, nie wiem. Ale czy jest u dealera samochodowego? Zdaje się, że to jest jeden z najbardziej unikalnych samochodów w tej grze. A są oczywiście bardziej unikalne, takich, których się praktycznie w ogóle nie spotyka, jak Pagani Zonda Roadster, które dostają tylko VIP-y. Ja takiego samochodu nie mam, jakby co. VIP-y, które kupują dużo boostów, z tego co słyszałem, ale to nie jest potwierdzone. Pontiac, nie Pontiac, tylko Porsche. I zdaje się, że nie ma teraz Porsche... A jest. Ale tylko do wypożyczenia. Wersja Snowflake do wypożyczenia na... Nie, zaraz. Wersja Snowflake, ale do kupienia za 3200 boostów. Zostawia za sobą takie śnieżki. Mnie to strasznie denerwuje w samochodach, które mam jako Snowflake. Więc ja bym się nie skusił na taki zakup. Ale specjalnie robię ten przegląd dlatego, że teraz twórcy chyba będą dawali takie unikalne samochody w rotacjach. Ale raczej Zondy F Roadster nie macie się co spodziewać, bo to jest naprawdę koksu. I coś wiem o tym samochodzie, ale o tym wam jeszcze może kiedyś opowiem, jak będę mógł dostać go w swoje łapska. Co mogę powiedzieć o Porsche 911 Turbo? Wydaje mi się, że to będzie jeden z samochodów, który pojawi się niedługo w rotacjach za IGC, ponieważ nie jest wcale dobry, jest słaby. Nie wiem, czy będziecie mieli również kobietkę tutaj za kółkiem, czy nie, czy to będzie wersja Rose, czy zwykła, ale podejrzewam, że Rose dostaniemy za kasę z gry, dlatego że no, obecne osoby zajmujące się Wardem chyba nie potrafią takich rzeczy zmieniać, nie potrafią modelować nic do Warda. No ale jak będzie, to się okaże w przyszłości. W każdym razie zakup tego samochodu nie jest zbytnio opłacalny. Możecie coś nim tam, może czasem z wielkim szczęściem wygrać, ale naprawdę są lepsze samochody i musicie się sami zastanowić, czy chcecie taką potrzebę w garażu mieć. Spada tutaj prowadzenie wraz z włożeniem jakiejkolwiek części tuningowej do tuningu osiągów i no, moim zdaniem nie jest to dobry wybór, jeśli chcecie powalczyć w jakiejkolwiek klasie na wyścigach klasowych, czy nawet bezklasowych, bo na bezklasówkach przeważnie jeżdżą samochody z klasy A. Także nie polecam zakupu, poczekajcie na jakiegoś lepszego, większego koksa. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć.